w Borze, który zrobili Szymon i Madzia, zamieszkały szyszkowe jeżyki. Ładne, prawda? Zróbcie sobie takie same, a potrzebne wam do tego będą różne szyszki, papier w różnych odcieniach zieleni, plastelina, nożyczki, no i klej. Pokażemy wam, jak zrobimy choinki z papieru. Składamy kartkę na pół. Równiutko. A potem jeszcze raz na pół. A teraz składamy jeszcze raz na pół, żeby wyszedł trójkąt. O, i mamy już trójkąt. A teraz to rozkładamy i składamy tak, żeby był jeszcze raz na trójkąt. Musimy zrobić taką trójkątną składankę. Patrzcie uważnie, jak my to robimy. A teraz rozkładamy i smarujemy środek klejem. Ja już posmarowałam i jeszcze raz złożę, tak żeby powstał trójkąt. Widzicie? Zróbcie tak samo. Ale to jest trudne! Teraz ten trójkąt obcinamy z dwóch stron. Nie za dużo. A jak już obetniemy z dwóch stron, to musimy zrobić ząbki. Pamiętacie kształt choinki? Nasza będzie taka sama. Najpierw odcinamy ząbki z jednej strony, a potem z drugiej. Ja już to zrobiłam. Rozkładam wszystkie części i zobaczcie, jaka ładna. Ładna? Mnie się bardzo podoba. Ale super. Takich choinek można zrobić bardzo dużo. Będzie z nich las. A taki las nazywa się bór. A kto mieszka w Borze? Różne zwierzęta, ale ja najbardziej lubię jeże. To zrobimy jeże. Jeża jest zrobić bardzo łatwo. Z plasteliny i szyszki. Ja takiego zrobię małego jeża z małej szyszki. Znalazłam szyszkę, potem zrobiłam taki dzióbek, taką mordkę. Potem trzy kulki. Na nosek i na oczy. Mój ma biały nosek. I cztery łapki. On jest z dużej szyszki i pewnie będzie tatą. Nasza rodzina jeży może zamieszkać w gęstym lesie. Ale sympatyczne jeżyki! Chyba dobrze będzie się im mieszkało w tym Borze. Dzieci, zróbcie sobie też takie szyszkowe jeże. To wcale nie jest trudne. Do następnego spotkania i wspólnego wędrowania. Pa, pa! Dość już ma dreptania w domu, skrzat, borówka, piecuch miły. Rzuca fotel i bambosze, cztery kąty go znudziły. Choć wychował się za piecem, to poznawać chce przyrodę. Dziarskim krokiem skrzat, borówka rusza dzisiaj po przygodę.